za panów taką postawę dzielną. No i Bogu niech będą dzięki. Trochę też za tą pogodę, bo dzięki tej pogodzie w sumie żeśmy do tego zaszczytu dostąpili, że byliśmy z wami przez cały czas. Także Maria Vincit to jest stare zawołanie właśnie księdza biskupa Kraszewskiego i jesteśmy tutaj w tym miejscu, w tym sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, które podwaliny temu miejscu właśnie jako sanktuarium położył w świętej pamięci ksiądz biskup. Ale pamiętajmy, tu w tym miejscu są groby i prochy i jest krew Polaków, którzy bronili tej Warszawy, Polski, zarówno przed rzezią Pragi. Tu są ci obrońcy, tu są też spod Olszynki Grochowskiej pochowani i po prostu tak jak to dawniej się mówiło właśnie o terenie dookoła kościoła, że to jest cmentarz. Jesteśmy rzeczywiście na jednym z jeszcze prawdziwych cmentarzy dookoła kościoła. Dziękujemy księdzu Stanisławowi Małkowskiemu, księdzu Leopoldowi. Bardzo dziękujemy za obecność, za modlenie się razem z nami. I miejmy nadzieję, że tak jak te właśnie chmury rozstąpiły się, tak jak ta pogoda się zmieniła, tak i też i wszystko, żeby nie wiem jak najgorzej wyglądało z naszą ojczyzną, żeby nie wiem jak trupio wyglądał grób, do którego złożono naszą świętą wiarę katolicką, Pana Jezusa. My wierzymy, że jest zmartwychwstanie. My wierzymy, że to się może odmienić. I może się odmienić na lepsze, jeśli my tego będziemy pragnąć. Dlatego, bo niebo tego pragnie Pan Jezus wielokrotnie, świętej Faustynie Kowalskiej i wielu, wielu innym polskim świętym błogosławionym. Mówił i Matka Najświętsza mówiła, ale też i siostra Łucja mówiła, nie ma takiej rzeczy na świecie, nie ma takiej opresji, z której nie moglibyśmy wyjść, modląc się na różańcu. Ale módlmy się na różańcu rzeczywiście i pokładajmy ufność Bogu, żeby nie wiem jak czarne chmury gromadziły się nad naszą ojczyzną, jaki głaz był nad naszą ojczyzną przywalony. Polska zmartwychwstanie, jeśli tylko my chcemy, żeby zmartwychwstała, bo niebo tego chce, dusze czyśćcowe tego chcą, święci nasi też tego chcą i Maryja, Królowa Polski, też tego chce, bo powiedziała, kiedy właśnie ten Włoch, który kompletnie nie miał pojęcia zielonego o Polsce, spytał się Matko Najświętsza, jakim jeszcze najpiękniejszym imieniem mógłbym wezwać Ciebie. Maryja do niego powiedziała, a dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Najpiękniejsze imię. Jakie plany Boże my niszczymy swoim egoizmem, swoim samoblubstwem, nieróbstwem, lenistwem, jak my się Bogu przeciwstawiamy, skoro to jest najdostojniejsze, najpiękniejsze imię Matki Najświętszej. Ale każdy z nas, jak sięgnie pamięcią, jak wspomni swoich dziadków, swoich rodziców, to musi zobaczyć, że ta Polska kiedyś była inna. Jaka ona musiała być inna, skoro jeszcze pogorzeliska po tej Polsce są takie zachwycające. Zapraszamy wszystkich każdą drugą niedzielę miesiąca na pokutny marsz różańcowy po mszy świętej w sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej u ojców jezuitów na Starym Mieście. Zapraszamy na czuwania jasnogórskie. Co miesiąc jest jasnogórskie. Są autobusy specjalnie organizowane i tam na kolanach błagamy Matkę Najświętszą o odwrócenie od Polski tych wyroków, które sami żeśmy na własną zgubę dopuścili do siebie. I teraz ksiądz, błagamy o błogosławieństwo.